Dzień dobry Państwu, z tej strony Arkadiusz Pejs. Dzisiaj jest z nami Wojciech Wąż. Czy mógłby Pan opowiedzieć nam parę słów o swoim życiu? Dzień dobry Państwu, ja jestem miłośnikiem przyrody, znam naturą, stosuję bardzo dobrze. Osobiście czuję się dobrze, od zawsze chciałem budować tamy. To jest moja stacja. Tak więc rozpoczyna się nasza wędrówka wraz z Wojciechem po beskidzkich lasach. Na początku spotykamy nocka łydkowłosego, który charakterystycznymi ruchami skrzydeł szykuje się do snu zimowego. My jednak kontynuujemy swą wyprawę w celu dalszej eksploracji tajników górskiej przyrody. Bystry obserwator może dostrzec niewielkie ruchy za drzewem. To zając szarak, który spostrzegł porzuconą marchew. Bardzo niepewnie zbliża się do swej zdobyczy, aby po przechwyceniu znaleziska zgrabnym susem powrócić do swojej nory. Dalsza wędrówka prowadzi nas przez rozległe polany. A cóż to za dźwięki? Na przełomie września i października na beskidzkich łąkach można spotkać majestatycznego byka jelenia szlachetnego, który podczas rykowiska donośnym rykiem zaznacza swą dominację na tym obszarze. Z powodu zagrożenia życia przyrodnika zmuszeni byliśmy do ucieczki. Ostatnim z napotkanych zwierząt jest dzięcioł białoszyi, który usilnie poszukuje pożywienia przed nadchodzącą zimą. To już koniec naszej dzisiejszej wędrówki, gdyż za niedługo odjeżdża ostatni pociąg do Sosnowca.